Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, ludzie. Ja jestem Adam, a to jest kolejny odcinek Horizona. Tak, Wadi w trzy palce, to on, to właśnie on. I jest ranny, więc nic nie potoczyło się zgodnie z myślą. Tak coś czuję tej pani Vaneshy z poprzedniego odcinka. Zobaczymy, co się stało, ludzie. Trzymajcie palce, kciuki. Jestem od Vaneshy. Co się stało? Nabiła mnie w butelkę. Vaneshy machnęła rzęsą, ruszyła biodrem, obiecała skarby. Przetrzyjcie szlak dla dworu, rzekła. Miniecie garnizon i dziabniecie parę czujek. Co to dla was? Nic nie wiedzieliśmy o bestii zagrzebanej w ziemi. Kiedy ja się nauczę nie gapić na panny? Czemu sądzisz, że cię oszukała? O Jezus. Przybyliśmy do zmierzchu z powodu tłustych nagród. Ona obiecała największą z nich. Byłoby pięknie. To moja wina, że dałem się podejść. Trzeba było się spodziewać, że przyjdzie stracić co nieco. Coś zaatakowało spod ziemi. To jest ten czerw taki, nie? O, domyślna jesteś. Dziwiło mnie, że karcza cienia wcale nie pilnują przełęczy. Wcale nie musieli, no bo skałożerny demon robi to za nich. Drąży tunel w piachu. Przegryza ziemię i wali strasznym ogniem ze śmierdzącej paszczy. Czy będzie podatny na lód? Na co będzie podatny? Szczęścia. Uroniłbym łezkę, ale to mordercy i zdrajcy byli. Vaneshy będzie tu niedługo z Nasadi i Itamenem. Muszę zniszczyć to coś na przełęczy, zanim się pojawią. Bystra to ty nie jesteś. Cóż, nie daliśmy mu rady, ale... Ale nie obrażaj, co? Wszystko. Tak w sumie, ma teraz tak myślę. Dosłownie wszędzie, ale z tyłu jakby mniej. A jak się zakopie, zgubi twój trop, tylko bądź cicho. Może nawet nie zdąży się zakopać, jak uderzysz dość mocno w te jego wielkie, krzywe łapy. To wszystko, co wiem. Ślubuję powagę na twoim pogrzebie, a potem sobie chlusnę. A. Zarąbiście ten żuraw tam wygląda. Dobra. Gambit Królowej, gdzie to jest? Tu na dole. O, lata sobie. No to jedziemy. Jak cię widzieli? Matka boska. Psiury mnie straszą. I to jest durne, że on jakby... Co, on już zaczął ze mną walczyć? Na to wychodzi. Całą drogą, ludzie, wykupiłem umiejętność, że możemy naraz strzelać dwoma strzałami. Bym był troszkę ciszej, to ten, to się nie przejmować, będę... starał się troszeczkę skupić nad tym dziadem. Skończy dobrze. Oh my god! Dobra. O Jesus, liczyłem, że ten. Ty, on jest wytrzymały. Ja myślałem, że to będzie taki hop-siup, a tu się okazuje, że on jest serio wytrzymały. Odporność na ogień ma. Więc mój jakby... Wiecie, cały misterny plan poszedł w... Wiadomo co. Byłaś.
Chamie! Oh no. Dobra, zobaczyłem ten... że wyskoczy, ale troszkę za późno. Unik troszkę w złą stronę, Eli. Ale sorry, to moja wina. Oh my fucking god. Potki mi się kończą. Co za... Goddammit, no. Wow, z tego się też da strzelać podwójną strzałą, nie wiedziałem. No, tylko 150. Stwierdzam, że się nie opłaca. Dobra, zróbmy sobie strzały. Ojej, nie zdążyłem uciec. Na szczęście mamy jeszcze troszeczkę potek. Że nie ma tragedii. Goddammit. Oczywiście, oczywiście. No, goddammit. To nie jest dobre miejsce, to nie jest dobre miejsce. Tego potrzebowałeś, żeby cię przygniótł wielki... O Jezus, takich rzeczy się nie robi z bliska. Goddammit. Płoń. Jesteś rozgrzany, widzę do czerwoności. Jesteś, rzekłbym, gorący, mój przyjacielu. Ojej. Tego jeszcze nie grali. O. Tyle go widzieli. Tyle go widzieli, ludzie. Wystarczy mu brzuszek rozwalić. No i z głowy. Skałokróż. Pięknie. Mamy jego serduszko. Serduszko skałokrusza. I zwłoki. Zwłoki ludzi. To są ludzie... Ładiwa, tak zgaduję. Na pewno tak jest. Króliczku. Króliczku, uciekaj. Te króliczki. Musimy pozbierać te zioła. Bez tego ani rusz. Lisku! Aj te liski, goddammit, ludzie. Jak wam się podobał skałokróż, co? Taki pędrak, nie? Taka glizda. Może, nie, wybaczcie, wybaczcie, ale znowu jest późno w nocy i odbija mi. Ale jest dobrze, jest stabilnie, prawda? Widzisz, Rzymeczku? Niepotrzebna mi była twoja pomoc.
Dałem radę. Promienne słońce. Nie wierzę. Myślałem, uwierz, że ten skałojad zetrze cię na proch. Skałokróż, skałokróż, ziomek. Po takim cudzie możemy tylko czekać. Vanasha zaraz będzie. Weźmie łódź i pomoże przeprawić się przez wodę. Fajnie, fajnie. Pancerz zmieniła. O, mała łowczyni. Jaki ona ma sześciopak, ja pierdzielę. W ochroniarza. Gdzie twoi ludzie? Wyglądasz, jakby coś cię przeżyło, a potem wypluło. W zasadzie tak właśnie było. Droga jest wolna. Idziemy? Podoba mi się, jak od razu przechodzisz do rzeczy. I to dosłownie. Lada chwila ruszą w pościg. Nie bój się, wasza promienność. Zapewnimy doskonałą ochronę. No, on jest tego doskonałym przykładem. Goddammit. O, już myślałem. Aha, kamieniołom. Znaczy, Boże, kamieniołom, wąwóz. Na pewno będzie zaraz pułapka, z góry zaczną strzelać, ona zginie pierwsza, nie? Tak będzie? Albo matka zginie. Jego. Ktoś zginie, na pewno ktoś zginie. Kurczę. Karcza cienia i wyglądają na bardzo wkurzonych. Ja nie wiem czemu. Powstrzymam ich. To naprawdę miło z twojej strony, ale jak zaczynam awanturę, lubię też ją skończyć. Kładiwie, zabierz Itamena z matką na brzeg. Tylko uważaj. Czyli do tego doszło. Muszę przyznać, że po 2 latach pod butem tych fanatyków gotowa jestem przelać trochę krwi. Troszkę ich tam będzie, tak coś czuję. Zróbmy sobie strzały. Załadujmy 2. I powiedz mi, z której strony oni przybiegną, co? Kilka pułapek nie zaszkodzi. No, w zasadzie. Nie wiem, czy to na ludzi zadziała. Zrobimy dla nich małą niespodziankę? No i zobaczymy, co? Oni pewnie pójdą w ogóle z innej strony. Umieść pułapki w kanionie. Mam jakieś konkretne miejsce? Schowaj się tam, za tamtą skałą. Którą skałą ma skałę? Oto i oni. Niech ich zaboli, dobrze? Powiedz, że oni idą z tamtej strony, chociaż co? Biegną. Na pewno nie zauważam tych pułapek. Działa to na ludzi. A, to trzeba ognistą strzał, nie? Dobra. Hello. No, to było pobudzające, ale jeszcze nie skończyłyśmy. I maszyny. Więcej tych gnojków, szykuj się. Maszyny skąd się wzięły? Jeszcze długonóg, tak? Dobrze widziałem? Jesus Christ. Nie, czujki. Chociaż tyle. Ty jeszcze nawet spociłaś się, jak ty ani jednego strzału nie oddałaś. Co tu się dzieje w ogóle? Z kim ja muszę pracować? Ale to chyba koniec zabawy. Trochę późno, nieprawdaż, panowie? Wybacz pani, łódź czeka. Behemot. Moje teksty. Ten jest mój. Leć do łodzi. Tak? Wiesz, Behemot? Tym razem myślę, że mogę nie dać rady. Jeżeli choć włos spadnie jej z głowy, będę bardzo zła. Kurwa. Nigdzie się nie wybieramy.
Oni zginą i panowie, idźcie, ja pójdę do łodzi, co? Co to jest do jasnej cholery? Gromoszczęg? My chyba się jeszcze nie mieliśmy okazji poznać, mój drogi. Dobra, już o mnie wie. Trafiłem w to. Nice! Jak gdzież mi z tym ogonem, chamie? No co tak o tak ten? On jest podatny na ogień, ludzie. To bardzo, bardzo dobrze. Kurwa! Zginę tu zaraz. Stwierdzam, że ten już zadaje konkretne obrażenia. Ja pieprzę. Nie lubię czegoś takiego, nie? Jak przeciwnik jest za duży, żeby zrobić przed nim sensowny unik. Oczywiście. Mein Gott. Skurczybyków, co ja ci mam strzelać, co? Już chyba widzę w co. To coś na brzuszku, tak? To jest podatność na ogień. Ogon. No. God donut. To się nie skończy dobrze. Aj! Sorry, ludzie. Pięknie. No.
nie miałeś biec w drugą stronę jakby. Ostatnia duża potka, ludzie. Się nie zapowiada, że to się skończy dobrze. Jeszcze nie trafiłem. Aj, tak jak miałem trafić. Mało. 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 A czy ja go mogę złapać w to? Nie, bo nie mam drutu. Damn. Zapomniałem w ogóle, że mam tę miksturkę wzmocnienia. Wow. Możesz umrzeć. Proszę. No, dziękuję. 11 tysięcy jest za niego? Jezus Maria. Powinnam była zabrać wózek. Siła włóczni? Włócznie się domodyfikować? Jakby co? Od kiedy? Wywalmy to i to, i może to i to też. I weźmy to z tą włócznią. Dobra, i co? Modyfikacje broni. No nie ma tu włóczni. O co tu chodzi? Ja tu czegoś nie ogarniam, ludzie. Nie, rozebrałem to. Ha! Nieważne. Psst. Fail. Nie było tematu. Nie było tematu. A wyście sobie tutaj tak stali, nie mogliście pomóc? Fajnie, fajnie. Miło. Cudownie. Chamy i prostaki. To nie jest królewska barka, co? No cóż, uciekinier nie wybrzydza. Zapraszam na pokład. Ja z wami płynę jeszcze? To jeszcze nie jest koniec? Co? To ten quest jest dłuższy niż myślałem. Ale całkiem ciekawy, nie? Całkiem ciekawy. Dobrze postąpiłaś. Może zakończy to wojnę. Może, ale moja wojna nadal trwa. Co tam jest? Też chcę zobaczyć. Dziomeczku, odwróć się z drugiej strony. Z drugiej strony. Nie patrzysz w tą stronę, co trzeba.
Itamen, mój bracie. Witaj w domu. Niczego się nie bój. Teraz jesteś pod opieką królestwa. Moją opieką. Tak jak twoja matka. Nie spadnie jej włos z głowy. Masz moje słowo, prawo słońca. Aloy, wygląda na to, że na wszystko masz wpływ. Nigdy nie zapomnę, co zrobiłaś. Masz moją wdzięczność. Obyś kroczyła w świetle. Miło, fajnie tego. Niesamowite. Dwa lata składałam to do kupy na zakazanym zachodzie, a ruda dziewucha zgarnia całą sławę? Ale dostanę kasę, nie? Módl się, byś przeżył. Bez ciebie nie dałabym rady. Jak się spotkamy, podziękuję ci jak należy. Drogę pamiętaj o zakupach. Jak się spotkamy? Gdzie się spotkamy? Kończono misję. Chcesz coś dzisiaj kupić? Ja chcę... nie chcę nic. A w ogóle mogę sprzedać serce tego... czegoś? Za jakąś rozsądną cenę? Skałokrusza. To nie... To nie to. Nie mogę. Nawet... do dupy. Do dupy, ludzie. Rzekłbym, bieda. Dobra. Fajna misja. Fajny poboczniaczek. Chyba osobiście najlepszy z tych wszystkich. Poza tym... chociaż nie, to była misja główna z tam zabójstwem tej siostry, nie? Chyba tak. Nieważne. Z poboczniaków chyba najlepszy. Dobra. Dziękuję wam bardzo, bardzo serdecznie, ludzie, za uwagę. Jeżeli ten odcinek wam się podobał, to zostawcie po sobie jakąś łapeczkę, komentarz. Będę bardzo, bardzo wdzięczny i co? No i do zobaczenia kolejnym razem. Trzymajcie się. Hej, hej.